Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Tomb Raider. Ja jestem Sarge, no i przypominam, że jesteśmy w kolejnym grobowcu. Spróbujemy teraz ukończyć kolejną zagadkę. Tutaj widzę, że mogę użyć czekana. Zobaczymy, co tu się właściwie dzieje. Okej, tutaj wypuściliśmy te boje. Dobra, idźmy za nią. O kurczę, coś ublokuje, czekajcie. Aha, i ona przesuwa. Okej. Czyli ona nam otwiera kolejne przejście, dlatego ruszajmy za nią dalej. Tutaj widzę, że jest lina, dlatego też tego użyjemy zapewne. Dobra. I proszę bardzo, po raz kolejny przesunie nam tutaj to do powieszenia się. I przeskoczyliśmy dalej. No i co teraz? O proszę, już jestem na końcu drogi? Czyżby? Używają tego miejsca jako magazynu żywności. Okej, to było najszybsze przejście grobowca, jakie miałem okazję tutaj ukończyć dotąd. No ale dobra, czyli zagadka opierająca się trochę na szybkości i refleksie. A teraz obejrzyjmy sobie, co tu mamy. Dobra, mamy dodatkowe surowce. No i trzecią część do broni krótkiej, czyli będziemy mogli sobie zmodyfikować broń krótką. No i mamy też oczywiście mapę geoskrzynek. Ale tymczasem lećmy tędy. Co oni tutaj robią? Łowią tu ryby? Trochę dziwne. No ale dobra, nieważne. Podejdźmy do obozu. Pistolet Magnum, o proszę, czyli pistolet taktyczny zamienił mi się w Magnum dzięki temu, że zdobyłem te części. No to będzie jeszcze mocniejszy wobec tego. Zerknijmy tutaj. Ulepszenia pistoletu. No i odblokowały mi się kolejne ulepszenia, jak widzicie właśnie. Jest tego jeszcze całkiem sporo, trzeba to przyznać. Ale ja na razie nie będę ulepszał pistoletu, tylko jeszcze coś zerknę tutaj. Karabin akurat na razie nie mogę. Aha, i strzelbę też nie. Dobra, to na razie będę zbierał surowce i gromadził je po prostu, bo muszę jeszcze zebrać kolejne części do karabinu i do strzelby, żeby je sobie zmodyfikować, tak więc dopiero wtedy będę mógł dodatkowe jakieś ulepszenia sobie tutaj władować. No i dobrze, a tymczasem pójdziemy się wspinać w kierunku bazy badawczej, bo taki jest nasz aktualny cel główny, a więc to będzie tędy. Okej, tutaj mamy obóz, a więc... Czekajcie, bo ja przecież mogę chyba użyć szybkiej podróży, tak? Przy obozach. Okej, tylko że najwyraźniej nie przy tym obozie, a szkoda. Przydałoby się to. Tak jest. To jest obóz dzienny, a tutaj obóz szybkiej podróży. Czyli między takimi obozami, które są zaznaczone takim daszkiem, to między nimi możemy się szybko poruszać. Jeszcze tego wcale nie używałem, szczerze mówiąc. A szkoda, bo wam tego jeszcze nie zaprezentowałem. No ale cóż, co tu prezentować, tak naprawdę wiadomo. Po prostu przeniesiemy się szybko do wybranego punktu. Ale też dlatego tego nie używałem, bo jakoś nie zbieram sekretów, jakoś szczególnie uparcie. I dlatego. W każdym razie my teraz przedostańmy się tam z powrotem. Wow! Okej. Na szczęście się nie utopiłem, czy coś. Mam nadzieję, że tędy sobie przejdziemy spokojnie. Tak jest. Chciałem się złapać tamtej liny, ale nie dało rady. No i wyjdźmy stąd. Może zapalmy coś, bo trochę tutaj ciemno, co? Wyjdźmy stąd, no i będziemy ruszać w kierunku właśnie celu głównego. Mapa zaktualizowana. Ciśnij select, by zobaczyć miejsca warte uwagi. Czyli standardzik, już się do tego przyzwyczailiśmy. No i dobra, wychodzimy powoli na powierzchnię, a więc tędy. No i ruszajmy w takim razie w kierunku tej bazy, o której jest cały czas mowa, a więc tędy. Jeszcze tak zerknę na mapę z ciekawości, a to dlatego, że gdzieś tam był grobowiec, którego jeszcze nie przejrzałem. Teraz mi się nie chce go szukać może. Tutaj są grobowce, ale... One są już zakolorowane, a to by oznaczało, że już je zwiedziłem. Dobra, nieważne. W każdym razie kojarzę, że miałem wcześniej jakiś grobowiec, tylko że go nie sprawdziłem.
Jeszcze i mówiłem, że być może jeszcze tam się przeniosę. No a jeszcze się nad tym zastanowię w takim razie. Zobaczę, czy tam się będę przenosić, czy już sobie po prostu dać z tym spokój i czy skupić się na fabule, która jest tu naprawdę ciekawa bardzo. A nie chcę też jakoś, nie wiem, burzyć tego uczucia ciągłego poznawania tej historii poprzez takie przerywniki w postaci właśnie odkrywania jakichś grobowców. Dobra. Otwieramy to przejście. Używamy wciągarki. Dobra. I tędy się zaczniemy wspinać najwyraźniej. Tak jest. Dobra. Opuścimy chyba windę tędy. Tak jest. Wow. No dobra. W taki sposób nie do końca chciałem to zrobić, ale być może uda się teraz wspiąć na górę, co? A no właśnie. No i zobaczymy, jak się dalej przesuniemy do przodu. Najwyraźniej tędy. Okej. Czyli jednym słowem trochę wspinaczki nas tutaj czeka. I w końcu musimy się udać do tej bazy nadawczej, o której już była mowa. Bazy nadawczej czy badawczej? Badawczej, przepraszam bardzo. Dobra, tędy już wejdę na górę. Tak jest. Dobra. No i musimy wejść do tej bazy teraz. Tutaj widzę, że jest palik, a więc użyję za chwilkę liny. Tam się przedostanę chyba. Oczywiście, że tak. No i oczywiście się przeniesiemy tutaj, używając tej wciągarki. Dobra. Przeskakujemy, łapiemy się. No, lepiej, żeby tutaj Lara nie spadła. Trzymajmy się mocno. Okej, no i na górę. Mocno wieje wiatr, nie wiem, czy to wysłyszycie akurat. Ale potężnie tutaj zawiewa, naprawdę. No, w końcu jesteśmy na dużej wysokości, co tu dużo mówić. Dobra, którędy teraz? Ja muszę wejść na górę. W takim razie zobaczymy, czy się uda jakoś tędy ewentualnie. Chyba raczej nie. Może, o proszę, tutaj jest dziennik, a więc posłuchajmy sobie. Ta wyspa przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Jej mieszkańcy są, rzecz jasna, zupełnie szaleni, a ci biedni ludzie w Endurance. Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne, może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! No właśnie, to jest to, o czym mówiłem wielokrotnie i co podejrzewałem już od dłuższego czasu. A więc Whitman tutaj ogarnięty rządzą sławy najwyraźniej troszkę oszalał i zaczął stawiać za priorytet nie te rzeczy, które trzeba. No i chyba sobie z nim pogadamy, jak przyjdziemy tam znowu do naszych rozbitków. No ale na razie niestety nie będziemy się wracać, tylko po prostu udamy się dalej. Ja widzę teraz, odkryłem tędy, że jest przejście. No i zobaczymy, ale tak coś czułem, kurczę, już od dłuższego czasu, że Whitman coś tutaj kombinuje i on mi się tutaj bardzo nie podobał. Najgorsze jest to, że właśnie najprawdopodobniej zaczął współpracę z Matiasem i to się może jeszcze obrócić mocno przeciwko nam. Już wcześniej byliśmy tego świadkami, kiedy uwalnialiśmy Sam. No a kto wie, co się jeszcze tutaj na nas szykuje. Dobra, muszę iść tam, tylko że czy ja rzeczywiście tam doskoczę? Już to jest strasznie daleko. Czekajcie, wejść na górę nie mogę, no i wyraźnie muszę skakać. No to spróbujmy, ale nie wiem sam, czy się uda. Ach, w życiu nie... Kurczę. No dobra, czyli trzeba będzie jakoś inaczej to zrobić.
Czegoś tutaj nie zauważyłem najwyraźniej. Dobra, na szczęście jestem w tym miejscu, a więc jest ok. Aha, dobra, wybaczcie, nie zauważyłem w takim razie tej liny tutaj. Będę sobie przyciągał to do siebie. I dzięki temu przeniosę się coraz to bliżej wejścia do bazy. Teraz przeskoczę najwyraźniej. Tak jest. No i to samo robimy teraz. Też sobie to przyciągniemy. Oj, Lara po raz kolejny musi się wykazać niesamowitą odwagą, skacząc, kurczę, pomiędzy takimi platformami. Wow. Ajajaj. Kurde, mało brakowało. Na szczęście udało się przenieść tutaj. No i ruszamy dalej teraz wobec tego. Aha, tędy to raczej nic nie przejdę. No cóż, to w takim razie schodzimy na dół. Bo tu już widzę linkę, którą się teraz przeniosę najwyraźniej. Aha, tylko że chyba jednak muszę zeskoczyć... Oj, muszę chyba na nią zeskoczyć tutaj z góry jednak. Nie powinienem tutaj schodzić na dół. Spróbujmy w takim razie, mam nadzieję, że Lara się chwyci. O właśnie, w ten sposób. No i dobrze. Amunicja jest do pełna. Zregenerowana. Teraz tędy. I przechodzimy w prawą stronę. Okej, już widzę drabinę, więc teraz ona jest moim celem najwyraźniej tutaj. Chociaż jeszcze zobaczymy. Tu jest właśnie jedna też drabinka. I z niej prawdopodobnie przeskoczę na tą po lewej. No właśnie, spróbujmy. Dobra, udało się. No i przygotujmy się, bo tutaj mogą być wrogowie. Co my tu kurwa robimy? No właśnie. W tym grobowcu jest pieprzony Omi. Kto się tam pojawi? Słuchałeś tych z OMS? Tak, powiedzieli, że jacyś kolesie poszli tam szukać łupów i już nie wrócili. Robią ci wodę z mózgu, bracie. Te dupki uwielbiają zmyślać. Nie wiesz, to co ci gadają. Dobra, to teraz spróbujemy ich wyeliminować, co? Najpierw tego gościa. Teraz tego. Ach, ten kurczę przeżył jakimś cudem, chociaż nie wiem jak. Specjalnie strzelałem zapalającymi strzałami. I teraz jeszcze na jednego musimy tak samo go załatwić. Dobra. Palcie się, płońcie. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają aż tak złe intencje, bo niektórzy jednak chcieliby po prostu wrócić do domu, ale jakby nie patrzeć, nie będziemy się tutaj nad nimi litować, bo gdyby oni mieli taką szansę, to by Larę zabili bez mrugnięcia okiem nawet. Więc my musimy się niestety, albo istety, odpłacać im tym samym. No i kontynuujemy naszą wspinaczkę, bo to jeszcze nie koniec. Musimy coraz to wyżej się przedostawać. Teraz tędy. Dobra, są tu wrogowie? Chyba nie. Jest za to kolejny palik i po raz kolejny gdzieś tutaj się przeniesiemy. Zmienię jednak na zwykłe strzały może. I zdaje się, że tędy teraz sobie przelecę. O, właśnie. No i dalej lecimy. No, nie spodziewałem się, że ta wspinaczka będzie trwać tak długo, ale to dobrze, bo na pewno elementów platformowych nigdy za wiele. Tym bardziej, że strasznie dużo tutaj strzelania, więc dobrze też, że twórcy starają się to jakoś wyważyć i zaoferować też właśnie sporo tych sekcji platformowych, w których sobie trochę skaczemy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj jest drabinka i czy ja do niej doskoczę? Myślę, że powinienem doskoczyć. Spróbujmy. Okej, udało się na szczęście. Tutaj mamy surowce. Dobra, a tutaj z kolei możemy sobie otworzyć przejście. Użyjemy tylko wciągarki. Dobra. No i też w międzyczasie zdobyłem kolejną z części do łuku, więc sobie go jeszcze ulepszymy, jak tylko znajdziemy obóz. No i proszę bardzo, jest kolejny bunkier. Tam na dole jest ten obóz, w którym są nasi rozbitkowie. No ale tak jak już mówiłem, my tam się nie będziemy teraz wracać, bo musimy posuwać się coraz to bardziej do przodu. Jednocześnie się uważnie rozglądając, czy czegoś tutaj w pobliżu nie ma. O proszę, odkryj starożytny grobowiec, bo właśnie do tego grobowca
mam się teraz udać, jak pamiętacie. Dobra, spróbujmy zejść na dół. Zobaczymy, w czym ten grobowiec będzie się różnił od tych pobocznych. Bo to jest taki grobowiec, który musimy sobie odkryć i poeksplorować. Jest to związane z zadaniem głównym, jakby nie patrzeć. Tutaj widzę, że jest jeszcze geoskrzynka. No i dobra. Brodzimy tutaj w tej wodzie. W poszukiwaniu konkretnego już wejścia do tego grobowca, bo na razie poruszamy się w tych jaskiniach. Tam po prawej nic nie ma, okej. Wspinamy się jeszcze wyżej. Dobra, i co teraz? Czy ja to mogę... Aha, tędy przejdę, dobra. No i to jeszcze nie koniec. Dobra, przeskoczę jakoś tam? Czy po prostu sobie zejdę? Zejdę chyba na dół. Dobrze. Dobra, gdzie oni są właściwie? Czyżby w którychś tych pomieszczeniach? To się jest całkiem możliwe w sumie. Tutaj mamy właśnie przejście, ale tutaj też jest jakieś wejście. Jest też dziennik, którego sobie teraz posłuchamy. Chociaż tu jest przeciwnik, co? Spróbuję go wyeliminować, chociaż tu jest ich dwóch. Miejmy nadzieję, że nie zauważą, to znaczy nie usłyszą nic. A jednak. No cóż, trudno się mówi. W takim razie załatwmy go. Dobra, udało się. A i to jeszcze nie koniec, kurczę. Dobra, na szczęście przeciwnicy są głupi, jak widzicie, i po prostu stoi sobie gość, strzelając w nas. No i zanim ruszymy dalej, to jeszcze przeczytamy sobie ten dziennik, żeby nie zapomnieć o tym. Wkrótce po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza. Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za Omi. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem, że wszyscy zginiemy. No i proszę, kolejna wzmianka na temat Oni, czyli na temat tych ludzi, których spotkaliśmy już wcześniej w klasztorze, przypominających samurajów trochę. To i w ogóle prawie bym zapomniał o obozie. I to jest właśnie obóz szybkiej podróży, ale proszę bardzo, teraz sobie mam ulepszony łuk na łuk sportowy, czyli będziemy mogli jeszcze bardziej go ulepszyć dzięki temu. Zerknijmy, jakie dodatkowe ulepszenia się pojawiły w takim razie. Strzały zapalające tworzą przy uderzeniu kołże ognia, to już było akurat. Eksplodują przy uderzeniu w cel, strzały z wybuchowymi grotami. Zwiększenie obrażeń, jeszcze większe zwiększenie obrażeń. Trafienie kilku wrogów. Dobra, zwiększmy sobie obrażenia w takim razie, bo jednak czasem się to przydaje, żeby strzelić też z łuku. A zwiększone obrażenia pozwolą w ten sposób zabić też tych najsilniejszych wrogów. No dobra, szybkiej podróży używać nie będziemy, tak jak już mówiłem. Ale tutaj jeszcze możemy sobie otworzyć to przejście. I zastanawiam się, czy to prowadzi do tego samego korytarza, co po lewej? Tak jest. Okej, więc na jedno wychodzi. Chociaż tutaj widzę, że jest jakieś wejście. Zwróćcie uwagę. Ciekaw jestem, co tu się może znajdować w takim razie. Może jakiś sekret? O proszę, geoskrzynka i punkt doświadczenia. A więc jednak, warto było zajrzeć, bo zawsze to odkrycie kolejnego sekretu. Dobra, teraz powrotem na górę
i przenosimy już się do tego głównego korytarza, gdzie zabiliśmy tych dwóch wrogów wcześniej. To jest tutaj? Tak jest. W sumie to nie wiem, gdzie się znalazło to drugie ciało. Przecież tutaj jeszcze jednego przeciwnika zabiliśmy, ale nie widać go w tej chwili. Tutaj ktoś jest. To chyba on tak przeleciał. Dobra, nieważne. Otwórzmy sobie teraz to przejście tutaj. Okej. No i cóż my tutaj mamy? Powiedz, musi być na niższym poziomie. No zdecydowanie. Czekajcie, najpierw zanim użyję tamtego przełącznika... Tam muszę się przedostać. Aha, tylko że tędy to nie przejdę jednak. Dziwne, czasem mogę użyć czekana, żeby otworzyć drzwi, a czasem nie. No dobra, nieważne. Użyjmy tego przełącznika w takim razie. Zobaczmy, co się stanie. Ach. Ach, winda się zacięła. No niestety. Czy ja to mogę zestrzelić w takim razie? Chyba nie, bo... No właśnie, nie mam na czerwoność celownika. Może jest jakiś sposób. Czekanym chyba. Tak jest. A, bardzo ładnie. O, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. No okej, rozumiem. W takim razie, jakby to zrobić, co? Czy ja tam wejdę jakoś bardziej na górę? Chyba tak, tak więc tam czegoś poszukamy najwyraźniej. Tutaj mamy schody. Mogę też wchodzić na górę. A tutaj po tej stronie jest coś, czy nie? Tutaj mogę sobie otworzyć przejście od drugiej strony, dzięki czemu będę mógł też tędy się przedostawać, jak widać. Dobra. Ale wejdziemy na górę, bo podejrzewam, że stamtąd coś się muszę zrzucić na tą windę właśnie. Ale jeszcze zobaczymy zresztą. Nie uprzedzajmy faktów, póki nie wiemy tego na pewno. Dobra, tutaj jest przełącznik po raz kolejny. Być może wtedy winda wjedzie... Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. No dobra, spokojnie, spokojnie. Użyjmy najpierw tego. Aha, teraz wjeżdża to na górę. Z kolei tutaj też się mogę złapać. I zobaczymy, co to mi da. Okej, tutaj nic takiego ciekawego raczej nie ma jeszcze. To jest raczej po to, żeby tutaj zejść. No i mamy windę po tej stronie, tak? A co oprócz tego? Mogę tutaj strzał zapalających użyć, żeby sobie zebrać surowce i tak też zrobimy. Więc pozwolę sobie zejść na dół jednak, teraz jeszcze. Zabiorę surowce. O proszę, i warto było, bo kolejna z części do strzelby. A więc wreszcie będę mógł sobie ją ulepszyć po raz kolejny. Dzięki temu kolejne ulepszenia będą do odblokowania. A o to mi właśnie cały czas chodziło. Dobra. Jeszcze wyżej wzywamy tą windę. Muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Aha, no tak, jasne. Już wiem, o co chodzi. Czekajcie, to ja w takim razie teraz przejdę tutaj. Jakby to zrobić teraz? O, to jest pytanie. Czy jak wejdę teraz tutaj na górę, to czy to mi coś da? Bo przecież tu są takie otwory, które zapewne mogą mi posłużyć do tego, o właśnie, żeby odblokować te kolejne zębatki tutaj. O właśnie. Teraz tam po drugiej stronie jeszcze to jest. Tylko problem jest w tym, że po drugiej stronie chyba mogę czy nie mogę wejść. Okej, jest coś takiego, tylko że... Wow. Tylko że jak się tam dostać właściwie? To jest pytanie. Zerknijmy tędy. Tutaj na górę mogę? A raczej nie. Tak się teraz zastanawiam, jakby to zrobić. A, patrzcie. Zwróćcie uwagę, tam jest... Dobra, tam mogę chyba zniszczyć tę blokadę. Zaraz jeszcze zobaczymy. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Spróbujmy. O, proszę, a więc można.
Okej, tylko że jak to teraz by tutaj zrobić? Opuścimy sobie windę w takim razie tutaj z powrotem na dół. Niech będzie, tak? Zobaczymy, co też zrobimy za chwilkę. Niech to sobie tutaj nam zjedzie na sam dół. Okej, i tam mamy właśnie przejście, dobra. To teraz podejrzewam, że muszę z powrotem wejść na górę i zeskoczyć po prostu na tą windę, kiedy ona będzie wjeżdżać. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wtedy sobie przejdę jeszcze na tą ścianę taką po prawej. Okej, teraz muszę wyskoczyć tutaj. No właśnie. I zwróćcie uwagę, teraz przejdę na tą stronę. Dzięki temu udam się właśnie tutaj, gdzie chciałem wcześniej. Będę mógł w takim razie znowu zniszczyć kolejny element. I wtedy powinna winda zjechać już z hukiem naprawdę. Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. Aha, czyli jeszcze jedno, dobra. Tylko że które? Tutaj, po tej stronie. W takim razie, gdzie jest otwór po tej stronie? Podejrzewam, że gdzieś na dole ominąłem to, bo zorientowałem się o tym sposobie dopiero później. Pewnie muszę na sam dół jakoś zejść, co? Czy ja teraz mogę właśnie tutaj zejść, czy nie? Chyba raczej nie. Tu jest faktycznie jakiś otwór, ale czy to o to rzeczywiście chodzi? Nie wiem. Aha, tam jest ten otwór, dobra. Muszę tam się w takim razie teraz przedostać. O właśnie, tutaj. Czyli muszę sprawić, żeby na tym poziomie była winda, a żeby to zrobić, to chyba tutaj mamy przełącznik. Tak jest, a więc już wszystko jasne. Za chwilę już zrobimy to jak trzeba. Przejdźmy sobie po raz kolejny tędy. Całkiem ciekawa zagadka, trzeba przyznać. Dobra. I zniszczmy to w takim razie. Tak jest. No i dokładnie o to mi chodziło. Dobra, wykonaliśmy sobie tę zagadkę. Gra nam się zapisała, czyli w tym momencie sobie zakończymy. W kolejnym odcinku spróbujemy tam się przedostać dalej i pewnie już udamy się do właściwego grobowca. A więc na razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i czekajcie na kolejne epizody. Do usłyszenia.